Wtorek, 7 dzień listopada, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Zaskoczenia nie było. Po wczorajszym orędziu prezydenta Dudy parlamentarzyści z naszego regionu komentują decyzję o powierzeniu misji tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Według części to prawidłowy wybór. Reszta twierdzi, że PiS niepotrzebnie odwleka nieuniknione. Łukasz Kądziołka. Od momentu ogłoszenia wyniku wyborów parlamentarnych spekulowano, co zrobi prezydent. Partię rządzącą i partie opozycyjne, które zaraz mają zamienić się miejscami, nie zdziwiła jego wczorajsza decyzja. Trwa taki chocholitaniec, jeszcze prezesi biorą wypłaty, jeszcze jakieś dokumenty się poniszczy, jeszcze jakieś zlecenie się komuś da. No i temu tylko ta decyzja o desygnowaniu premiera na premiera pana Morawieckiego go służy. Jego zdaniem Prawo i Sprawiedliwość chce mieć czas na posprzątanie po sobie, jednak dla innych zgodnie ze słowami prezydenta Polski. Zdecydowałem o kontynuowaniu dobrej tradycji parlamentarnej, zgodnie z którą to zwycięskie ugrupowanie jako pierwsze otrzymuje szansę utworzenia rządu. Innej decyzji być nie mogło i nie można przekreślać szans jedynki PiS-u w Katowicach. Premier Mateusz Morawiecki prowadzi rozmowy z posłami z różnych ugrupowań politycznych, przedstawiając swój program i zachęcając do poparcia tego programu. A więc w tej chwili nie można wykluczyć tego, że uda mu się tą większość zmontować. Jeszcze przed orędziem prezydenta Andrzeja Dudy kandydat opozycji na premiera przewidywał ten scenariusz i przekonywał, że taka gra na czas może Polskę dużo kosztować. Część środków europejskich może przepaść. W ich winy biegną terminy. To znaczy to jest, my do końca roku musimy uzyskać już konkretne wypłaty i przygotować wypłaty na miliardy euro. Posłowie opozycji nie mają wątpliwości, że PiS odwleka to, co jest nieuniknione i nie ma szans na przeciągnięcie kogokolwiek na swoją stronę. Nic to nie zmienia. W wyborach ludzie jednoznacznie dali znać, że rządów Prawa i Sprawiedliwości już nie chcą i ten rząd dobiega końca. Po prostu parę tygodni dłużej to potrwa. Potrwać może nawet do świąt Bożego Narodzenia. W przyszły poniedziałek pierwsze posiedzenie Sejmu, a później premier będzie musiał przedstawić skład rządu i uzyskać wotum zaufania. Jeśli to się nie uda, Sejm wybierze Radę Ministrów. Jednak może do tego dojść najpóźniej nawet 25 grudnia. Od kilku dni sieć obiegają nagrania z Chorzowa przedstawiające sceny znęcania się nad dwoma chłopcami. Wcześniej była mowa o jednym chłopcu w spektrum autyzmu. Z ustaleń policji wynika jednak, że ofiary są dwie w wieku 9 i 10 lat, a sprawcy kilka lat starsi. Policja i prezydent Chorzowa apelują do internautów, by nie hejtowali nastolatków. Też mogą być ofiarami przemocy i naśladować swoich oprawców. Pięciorgiem nastolatków zajmie się teraz sąd rodzinny. Paweł Jędrusik. Na nagraniu, które pojawiło się w internecie, widać, jak jedna z osób przydusza chłopca, każe mu klękać. Napastnicy używają wobec niego także siły. Na kolana. Policjanci otrzymali nagrania. Po przeanalizowaniu ich okazało się, że pięciu napastników w wieku od 13 do 14 lat gnębi młodszych chłopców w wieku 9 i 10 lat. Policjanci ustalili tożsamość tych osób. Sprawa będzie miała swój finał w sądzie rodzinnym. Obecnie nastolatkowie, którzy znęcali się nad chłopcami, są przesłuchiwani przez policję w obecności rodziców. Odpowiedzą za stosowanie groźby lub przemocy w celu zmuszania do określonego zachowania. Na zdarzenie zareagował już prezydent Chorzowa Andrzej Kotala. Ja w tej chwili już jesteśmy w kontakcie z dyrektorami wszystkich szkół w mieście. Dyrektorzy dzisiaj organizują lekcje wychowawcze, na których będą głównymi tematami właśnie stop hejtu, stop jak gdyby negatywnych wpisów do internetu, ale też i odpowiedzialności za treści umieszczane w internecie. To właśnie to jest to, czego dzieci często nie rozumieją i nie mają o tym pojęcia i nie są tego świadome. Jednocześnie prezydent Chorzowa zaapelował do mieszkańców, aby ci powstrzymali się od internetowego hejtu i linczu. Prokuratura już przygląda się sprawie, tymczasem Koleje Śląskie kolejny raz dementują zarzuty maszynistów. Chodzi o doniesienia o niesprawnych pociągach. Kilka tygodni temu anonimowi kolejarze zaalarmowali, że ponad połowa taboru Kolei Śląskich powinna zostać wycofana. Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez zarząd kolei. To efekt zawiadomienia złożonego przez jeden ze związków zawodowych, a spółka zapowiada udostępnienie raportu w sprawie kontrowersyjnych zdjęć. Karolina Komada.
Koleje Śląskie odpowiadają na doniesienia mediów i podkreślają, że pociągi są bezpieczne. A ponadto nie są bezczynni i rozpoczęli współpracę z organami ścigania. W dniu dzisiejszym została złożona skarga pokrzywdzonego na komisariacie policji wraz z wnioskiem o zabezpieczenie materiału dowodowego. Oprócz tego nawiązaliśmy także współpracę z podmiotem, który zajmuje się informatyką śledczą, żeby przeciwdziałać ewentualnym możliwościom naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Oraz ustalenie, czy zaprezentowane w przestrzeni publicznej zdjęcia są archiwalne lub wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Dodatkowo kontakt z organami ścigania ma ułatwić ustalenie tożsamości osób anonimowych, które według spółki publikują zniesławiające komentarze. Cały czas dementujemy i będziemy dementować absurd, niedorzeczność tych postawionych nam zarzutów i oczywiście czekamy na każdą kontrolę od pierwszego dnia. Powtórzę dwie rzeczy w nieskończoność. Koleje Śląskie nie obawiają się żadnej kontroli. Dla nas jest to forma audytu potwierdzająca naszą pracę. Doniesienia o m.in. niesprawnych hamulcach, reflektorach czy uszkodzonych systemach ostrzegawczych dementował również obecny na konferencji przedstawiciel związkowców. Są usterki, ale one są na bieżąco zawsze usuwane. Nie jest możliwe, żeby maszynista, i kłaniam się tutaj im, że tak powiem, bo oni naprawdę wykonują kawał ciężkiej i dobrej roboty, żeby wyjechał z niesprawnym, powiedzmy, hamulcem. To jest wykonalne, i bo każdy z nich ma świadomość, że raz, że ma 300 osób na haku, tak się mówi kolokwialnie, natomiast za nim stoi prokurator. To tak nie działa. My naprawdę wiemy, co robić i jak bezpiecznie przewozić ludzi. Koleje Śląskie zaprzeczają też, by w trasę mógł wyjechać pociąg z niesprawnym układem hamulcowym. Po uruchomieniu pociągu, no i określonej szybkości, z reguły to tak było około 60 km na godzinę, maszynista według instrukcji wykonuje tak zwane hamowanie kontrolne, czyli sprawdza, czy ten hamulec działa prawidłowo, układ hamulcowy danego pociągu. No i wtedy widzi, że działa prawidłowo i kontynuuje jazdę do stacji dalej docelowej. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez zarząd spółki i załączył wykaz 33 pojazdów, które według nich powinny być natychmiast wycofane z eksploatacji. Prokuratura Rejonowa Katowice Północ rozpoczęła dochodzenie. Aktualnie jest ono na etapie postępowania przygotowawczego, a czynności prowadzone są przez policję. Wybuch butli z gazem w Dąbrowie Górniczej. Jedna osoba jest ranna. Rano służby otrzymały zgłoszenie o wybuchu w jednym ze sklepów. Poszkodowana pracownica została zabrana przez pogotowie. Na miejscu była Karolina Komada. Strzemieszyce w Dąbrowie Górniczej tuż po godzinie 10 doszło do rozstrzelnienia butli gazowej, która doprowadziła do wybuchu. Jechaliśmy z chłopakami przez ten sklep i jakraz w ten moment, kiedy był wybuch. I tym wybuchem wyniosło nam szybę. Tutaj siedział jeden chłopak i my w dwóch na tych fotelach. Na miejscu służby wyjaśniają przyczyny wybuchu, a inspektor nadzoru budowlanego zdecyduje, czy budynek nadaje się do użytku. Eksplozja spowodowała pożar, który przez 2 godziny gasiła straż pożarna. 9 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym Ochotniczej Straży Pożarnej. Jeżeli chodzi o osobę poszkodowaną, to była jedna osoba, sprzedawczyni tego sklepu. Zadania Straży Pożarnej polegały na podaniu 2 prądów gaśniczych, ponieważ częściowo zapaliły się elementy wystroju sklepu, przeszukaniu tego obiektu celem wykluczenia innych osób poszkodowanych, zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Osoba poszkodowana trafiła do szpitala w Dąbrowie Górniczej na badania w celu sprawdzenia m.in. dróg oddechowych. Zamiast strefy rekreacji, strefa bezmyślnych popisów. W Bytomiu otwarto nową przestrzeń dla mieszkańców przy ulicy Kwietniewskiego. Jednak nie wszyscy wiedzą, jak z niej korzystać. Już w pierwszych dniach znalazły się osoby, które chodziły po konstrukcji kilka metrów nad ziemią. Łukasz Kądziołka. Ta elewacja przyciąga uwagę już od dłuższego czasu. To fragment budynku z 1903 roku przy ulicy Kwietniewskiego 11 w Bytomiu. Z kamienicy została tylko ściana, ale udało się ją uratować, a na tyłach wybudować strefę rekreacji. Otwarta zaledwie w piątek już była wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem, co pokazują te zdjęcia. Kilka osób wspinało się po stalowej konstrukcji. To mogło skończyć się bardzo źle. Obiekt został zaprojektowany i wykonany zgodnie z wszelkimi
przewidywanymi normami. Niestety życie weryfikuje to wszystko. Okazało się, że są sprytniejsi od nas i pomimo regulaminów, pomimo wskazówek, pomimo zabezpieczeń są osobnicy, którzy traktują go zupełnie inaczej. Jest siłownia plenerowa, plac zabaw, a będzie dużo zieleni. Jak widać, dla niektórych to za mało atrakcji, jednak na szczęście plac przyciąga spore zainteresowanie również tych osób, które nie narażają siebie i innych. My się nie spinamy, korzystamy tak jak się da i bezpiecznie i naprawdę bardzo fajny pomysł i jakby tak było jeszcze więcej takich placów, to po prostu w Bytomiu byłoby super. Na razie przez takie wybryki już trzeba wprowadzić zmiany w regulaminie. Dostęp do tego terenu przynajmniej przez okres zimowy będzie tylko i wyłącznie do zmroku. Inwestycja zrealizowana przez prywatną firmę dofinansowana ze środków unijnych została wyposażona w monitoring, ale to nie przeszkadza tym, którzy pomylili strefę rekreacji ze ścianką wspinaczkową. Choć za oknem jesień w pełni, to miasta już przygotowują się do jarmarków bożonarodzeniowych. Tak jest między innymi w Katowicach, gdzie świąteczne produkty i ozdoby będzie można kupić między innymi na rynku i w Nikiszowcu. Paweł Jędrusik. Na katowickim rynku już trwają przygotowania do świątecznego jarmarku, który rozpocznie się 17 listopada i potrwa do 7 stycznia. Jarmark będzie wyglądał podobnie jak w poprzednich latach. Blisko 100 budek i wystawców na tym jarmarku. Jak zwykle będzie strefa gastronomiczna, w której będzie można coś zjeść, napić się ciepłej takiej świąteczno-zimowej herbaty. Będzie też oczywiście ta strefa handlowa. W niej kolejni wystawcy to między innymi będą bombki, ozdoby świąteczne, będzie biżuteria, będą elementy skórzane. Jeśli jarmark świąteczny, to oczywiście także na Nikiszowcu. To wyjątkowe wydarzenie skupia wystawców z całego kraju, ale to, co odróżnia go od wielu innych, to, że tu nie kupi się rzeczy produkowanych masowo. Jest to jarmark, który generalnie jest jednym chyba z największych, jeśli nie największym rękodzielniczym jarmarkiem w Polsce. No, przygotowaliśmy to, co u nas jest najlepsze, czyli bardzo, bardzo różnorodne rękodzieło, tak jak mówię, z całej Polski. Wystawców rękodzielniczych będzie około 130, może nawet trochę więcej. Jarmark w Nikiszowcu rozpocznie się w piątek 8 grudnia i potrwa do niedzieli 10 grudnia. Niemal w tym samym czasie świąteczne ozdoby opanują plac Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Jarmark rozpocznie się tam dzień wcześniej. Będą także atrakcje dla najmłodszych, dla starszych. Zaplanowaliśmy koncerty. Będzie można wspólnie pokolędować. Będą pastorałki, karuzela dla dzieci. Zaplanowaliśmy także świąteczny konwój. Już za nieco ponad 2 tygodnie klimat świąt poczują mieszkańcy Rybnika. Świąteczny jarmark rozpocznie się 25 listopada i zakończy przed Wigilią. Zakupy będzie można zrobić w 20 drewnianych domkach. Będą tradycyjne ozdoby, pyszne świąteczne potrawy i napoje, a to oznacza, że nie zabraknie grzańca. Sporo czeka nas też animacji, imprez towarzyszących, koncertów, kabaretów, warsztatów dla dzieci. Takich wydarzeń w regionie będzie o wiele więcej. Odbędą się jeszcze m.in. w Tychach, Dąbrowie Górniczej czy Gliwicach. W imieniu Grzegorza Rządło zapraszam jutro. Do zobaczenia.